W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam w poniedziałek 27 marca. Chciałoby się zapytać, jak się czujecie, bowiem słyszymy zewsząd, nie lubię poniedziałku. Chciałbym Wam życzyć dobrego dnia, dobrego poniedziałku, a w szczególności te życzenia kieruję w stronę osób, które akurat dzisiaj obchodzą swoje urodziny, swoje jubileusze. Życzę Bożego błogosławieństwa, pokoju, radości. Niech Pan Bóg strzeże i ochrania na każdy dzień. Ale te życzenia oczywiście mogą dotyczyć i dotyczą wszystkich. A jakie to słowo dzisiaj ma nam towarzyszyć i towarzyszy? Co Pan Bóg chce nam dzisiaj powiedzieć? Słowo z Psalmu 48, z wiersza 11. Jak imię Twoje Boże, tak i chwała Twoja sięga krańców ziemi. A w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale i 7 wierszu znajdujemy słowa Pana Jezusa, nakaz: idąc, głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Być może słyszeliście takie powiedzenie, że sława kogoś wyprzedza, poprzedza. I tak to bywa, że może być sława chlubna albo niechlubna. I słyszymy jakieś nazwisko, które ma na przykład przyjechać do naszej miejscowości czy na jakieś spotkanie i od razu już wiemy, co to jest za człowiek. Możemy powiedzieć w ostatnim czasie o niechlubnej sławie grupy Wagnera, która walczy z Ukraińcami i cały świat słyszy to nazwisko i gdziekolwiek ten człowiek się pojawi, to już też będzie wiadomo, z kim mamy do czynienia. Jeżeli to jest sława dobra, chwalebna, to wtedy też oddajemy cześć i chwałę. Tak poprzedzała sława i chwała Pana Jezusa po wskrzeszeniu Łazarza. Dlatego, gdy przybywał do Jerozolimy, był tak triumfalnie witany. Ci mieszkańcy Jerozolimy oddawali mu cześć i chwałę taką bezpośrednią. Poprzez to, że kładli gałęzie palm, swoje szaty rozpościerali przed nim jako Panem i Królem. Czytamy dzisiaj, że imię Boże, jak i chwała, sięga do krańców ziemi. Imię Boże. Jestem, który jestem. Jestem. Albo też, jak nas uczył Pan Jezus, jestem Ojcem. Ten, który jest miłosiernym Ojcem. Co wiemy o tym Bogu? Czy dużo? Czy niewiele? Czy oddajemy Panu Bogu chwałę? Żyjemy w chrześcijańskim kraju. Myślę, że każdy słyszał o Bogu, słyszał o Jezusie Chrystusie, ale co słyszał? Kim jest dla nas Bóg? Kim jest dla nas Jezus? Pan Jezus, rozsyłając swoich uczniów, powiedział im, że mają głosić, że przybliżyło się Królestwo Niebios. Niektórzy chcieliby budować Królestwo Boże tak fizycznie, jako państwowo. Natomiast Królestwo Boże jest tam, gdzie właśnie jest Jezus i wieść o Jezusie, czyli radosna nowina o zbawieniu, które przychodzi do nas w Jezusie Chrystusie. I myślę, że tu mamy pole do działania, bo tę wieść stale musimy głosić. Jan Kalwin powiedział: to jest nasze zadanie, na całym świecie ogłaszać dobroć Bożą. Nie da się jednak zachęcać i wysyłać innych, jeśli samemu siedzi się bezczynnie. Przeciwnie, należy świecić przykładem. Świecić przykładem. W domu, w rodzinie, w zakładzie pracy. Świecić przykładem i w ten sposób głosić o dobrym Bogu, rozsławiać Jego imię, żeby wszyscy Go poznali, uwierzyli
i oddali Bogu chwałę. Niech chwała Boża jest wśród nas i wrócę do życzeń, które składałem na początku. Właśnie, życzę wszystkim, żebyśmy dobrze znali miłosiernego, dobrego Boga, który objawia się nam i przychodzi do nas w Jezusie Chrystusie i abyśmy, znając Go, też wiedzieli, że jesteśmy w Jego dobrych, łaskawych i miłosiernych dłoniach. Niech On prowadzi i błogosławi na cały dzisiejszy dzień. Amen.